Cześć, nazywam się Tomasz Grzelak i jestem People Helperem. Już na wstępie wyjaśnię Ci, co robi People Helper. Otóż to, w czym pomaga moim klientom, to po pierwsze w odnalezieniu swojego potencjału i możliwości. Zarówno tyczy się to jednostek, jak i firm obecnych na rynku, czy w Polsce, czy już nawet w Europie. Po drugie, pomagam studentom, aby w odpowiedni sposób przygotowali swoją markę w mediach społecznościowych do tego, aby zdobyć ciekawe stanowisko pracy, do którego wysyłają papiery, bądź którym się interesują. Po trzecie, inspiruję ludzi do podjęcia decyzji o zmianie swojego życia z takiego, które do tej pory było jakieś. Więc tu jest ta różnica już, że jeżeli do tej pory zastanawiałeś się nad tym, że Twoje życie jest jakieś, to ja sprawiam, że Twoje życie od dzisiaj, od następnego momentu, od podjęcia Twojej decyzji będzie wnosić już jakość. Twoje życie będzie miało jakość. I teraz chciałbym, abyś zastanowił się nad tym, co ja w ogóle mam do zaproponowania, abyś podjęła decyzję, że chcesz wprowadzić jakość do swojego życia. Posiadam na chwilę obecną matrycę. Matrycę, która sprawia, że poprzez pracę na odpowiednich narzędziach personal brandingu, zaczynasz wdrażać pełną wartościową markę do mediów społecznościowych. Nie mówię tutaj o jednym narzędziu społecznościowym. Mówię o Facebooku, o Instagramie, o Pinterestie, o YouTubie, o Twitterze, czy chociażby jeszcze o innych, które mniej są ważne, ale o których mówię w następnych materiałach. Tak więc, jeżeli zastanowisz się nad tym, żeby opracować sobie taką matrycę i odnaleźć potencjał, ale najważniejsze, że ten potencjał jest w Tobie, to wtedy w bardzo wartościowy, bardzo ciekawy sposób zaczynasz przygotowywać się do tego, aby wprowadzić swoją markę w mediach społecznościowych w świadomy sposób. Nie robić tego spontanicznie. Jestem obecny sam w mediach społecznościowych. Jeżeli mnie nie znasz, zobacz materiały, które do tej pory udostępniałem i czym się dzielę ze światem, czym się dzielę z osobami, które budzą, jakby nie było się do życia i mówią, warto coś zrobić, warto coś zmienić, warto podjąć decyzję, aby wprowadzić tą, co powiedziałem przed chwilą, tą zmianę poprzez właśnie proces działania. Co mam dla Ciebie? Chciałbym, abyś zdała sobie sprawę, że jesteś odpowiedzialna za swoje życie, że jesteś odpowiedzialna za to, co wprowadzasz do mediów społecznościowych, że jesteś odpowiedzialna za to, jak to przedstawiasz, ponieważ procesy rekrutacyjne, jakie dzisiaj są dostępne, sprawdzają Twoją markę w mediach społecznościowych. Firmy stosują odpowiednie narzędzia do tego, żeby Cię sprawdzić, więc tradycyjne CV dzisiaj już niewiele działa. Jeżeli chodzi o firmy, firmy błądzą po omacku, zastanawiają się, dlaczego nie mają zainteresowania, następnie to jest podstawa. Nie wiedzą, co i w jaki sposób publikować. Albo nie chcą się zgłosić do fachowych agencji marketingowych, które już gdzieś tam działają w mediach społecznościowych i mogą Ci podpowiedzieć, co, jak zrobić, jak wprowadzić procesy sprzedażowe, ale to jest na dalszym etapie. Ja, jako People Helper, przedstawiam Ci narzędzia personal brandingu do tego, żeby w ogóle zacząć cokolwiek robić świadomie w mediach społecznościowych. Więc na tym się będziemy koncentrować. Co Ci to da? W następnych materiałach, jeżeli zdecydujesz się przejść dalej, a sądzę, że jeżeli materiał Cię zainteresował, to już jesteś ciekawy, co jest dalej, otrzymasz bardzo wartościowe narzędzia, bardzo wartościową wiedzę, która wprowadzi Cię na całkiem wyższy poziom, niż zdajesz sobie teraz w ogóle, gdzie jesteś. Wyższy poziom, czyli mówimy tutaj o dotarciu do właściwych osób, o dotarciu do właściwych klientów, o dotarciu do właściwych ludzi, z którymi chcesz przebywać, z którymi chcesz spędzać czas, z którymi chcesz się nawet bawić, ale bawić się teraz już z takimi, od których możesz się czegoś nauczyć. Więc należy zrobić to w ten sposób, aby zaplanować swoją markę. I właśnie w ten sposób ja to robię. Dlaczego? Ponieważ to, co zrobimy, Twoja marka poprzez wprowadzenie tych zmian, o których dowiesz się w następnych materiałach, pod linkiem, który jest w tym poście, dowiesz się, co masz zrobić, żeby Twoja marka była mocna, dowiesz się, co zrobić, żeby Twoja marka była wiarygodna, a do tego, żeby Twoja marka była atrakcyjna. I atrakcyjność nie polega na tym, żeby stosować tutaj jakieś wzorce piękna. Atrakcyjność to jest w ogóle inny temat, ale o tym mówię w dalszych materiałach. Tak więc
ustalisz swój profil społecznościowy nie tylko w jednym narzędziu promującym Cię, czy to będzie blog, czy to będzie strona internetowa, czy to będzie Facebook, ale ustalisz też profil swojego klienta. Ja słynę z tego, że mówię bardzo często na wykładach, bardzo często na różnych szkoleniach o tym, żeby nie sprzedawać wszystkiego wszystkim, że Ty też nie jesteś dla wszystkich. Twój towar, Twoja marka nie jest dla wszystkich. Musisz wybrać i skoncentrować się na tym, ale tego, to o tym ja przedstawiam w tych materiałach, do których za chwilę będziesz mieć dostęp. Tak więc zbuduj wartościową markę, planując, co należy publikować, o czym należy mówić, co powinienem zacząć pisać, co powinnam zacząć przedstawiać w wybranych narzędziach społecznościowych. To wszystko dowiesz się, jeżeli zdecydujesz się na wejście do Akademii People Helpera. Link znajduje się powyżej tego wideoblogu. Link przeprowadzi Cię do całkiem innego świata, gdzie jeżeli będziesz wykonywać zadania pod jednym warunkiem, od samych pierwszych materiałów wideo, które będziesz oglądać, stosuj zmiany. Nie staraj się przeczytać książki, a później dopiero zaglądać, co mnie zainteresowało, tylko po każdym rozdziale, czyli po każdym materiale, który tam będziesz mieć dostępny, staraj się, aby wprowadzić te zmiany. Zrób zmiany i oglądaj kolejne wideo. Zrób zmiany, wykonuj ćwiczenia, które tam są i oglądaj następne materiały. Tylko w ten sposób będziesz w stanie prowadzić ciekawą i wartościową markę w mediach społecznościowych. Tak więc witaj w świecie People Helpera, witaj w Akademii People Helpera. Do odważnych świat należy pod jednym warunkiem. Jeżeli będziesz działać i wykonywać to, o czym ja przedstawiam w materiałach, stworzysz swoją piękną matrycę. Tak więc zapraszam, kliknij w link u góry i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć.